Cześć, witam was przy niedzieli i zapraszam na kolejny odcinek w cyklu Razem z Nimi. Tutaj już mały kolega się wspina i pewnie będzie chciał przyatakować aparat. Starszy syn piszczy jak oszalały, czyli dzień jak co dzień. Ja przyznam się, że po prostu próbuję przetrwać jakoś tą niedzielę, bo naprawdę powiem wam, że miałam teraz taki maraton z nimi, że no po prostu było ciężko. Chłopaki są po południowej drzemce, mi również udało się troszeczkę przespać. No Grzesiu obudził się... Tak, idziemy na spacer. Ponieważ Grzesiu dzisiaj obudził się o 6:30, a po prostu no, dla mnie to już była godzina za wczesna, żeby w ogóle zacząć egzystować. Także udało się nam wszystkim przespać, no i za chwilę ruszamy gdzieś na jakiś spacerek. Nie wiem, czy to będzie spacer bardziej tutaj po mieście wózkiem, czy po prostu przyjadę się kawałek gdzieś do lasu i przejdziemy się po parku. Co tam ci o tym myślisz? Idziemy na spacer? Tak, idziemy na spacer. Ale chcesz po parku? Tak. Tak, po parku? No to chyba się kawałek przyjedziemy do jakiegoś parku. No, zobaczymy jak będzie. W sumie nawet nie wiem dzisiaj jaka jest pogoda, czy jest ciepło, czy zimno. Jejku, ale mi się chce spać dzisiaj, ojeju. Ty pojedziemy! Najlepiej to bym weszła do łóżka, zakryła się kołdrą pod sam nos i już nie wychodziła stamtąd. Dodam, że jestem dzisiaj już po kawie i po Coca-Coli, ale to nic nie daje. Wczoraj udało mi się zrobić projekt kuchni w IKEA. To znaczy, przez to, że mamy teraz pandemię, usługa planowania zdalnego kuchni jest za złotówkę. Także skorzystałam sobie z tej promocji. No i moja rozmowa z panią trwała około 2 godzin. Na koniec rozmowy dostałam projekt i wycenę właśnie wszystkich półek. Czy zrealizuję tą kuchnię w IKEA? Tego nie wiem, ponieważ nie jestem do końca zadowolona z tych wszystkich rozwiązań, które zostały tam użyte. My mamy małą kuchnię, no dlatego niestety przez to, że kuchnia jest mała, musimy po prostu wykorzystać maksymalnie tą przestrzeń, którą mamy. No ale zobaczymy. Fajnie, że mamy już jakiś projekt, fajnie, że usłyszałam opinię projektanta na temat kuchni, którą w sumie tak naprawdę sama zaproponowałam, ponieważ pani bazowała na projekcie, który sama stworzyłam po wielu godzinach analiz. Tak naprawdę jest to chyba 6. czy 7. wersja kuchni, którą stworzyłam, więc miałam dokładnie przemyślane szafki, rozmieszczenie sprzętów. No i cóż, no i mamy ten projekt, mamy wycenę. Myślę, że teraz kolejnym krokiem będzie to, żebym się umówiła ze stolarzem, który wykonuje kuchnię na wymiar i zobaczę, co on mi powie. Porównam też ceny. Dodatkowo zdecydowałam się już na parapety i będą to parapety z konglomeratu. Przynajmniej na parter. Napisałam zapytanie do kilku lokalnych firm. No i wyszło mi taniej niż w internecie, także już jestem zadowolona. No i oczywiście przez to, że jest to lokalnie, odpada kwestia kurierów, z którymi ostatnio właśnie był dość spory problem. No, niemniej jednak zapraszam na dzisiejszy odcinek. I wybieramy się na ten spacer. Już chciałam powiedzieć, że Grzesiu mi zrobił dzisiaj drugą kupę, więc drugi pampers z miną poszedł do śmietnika. Tak, Tomcio jest już ładnie przebrany na spacerek. Już dzieciaczki mają poubierane spodenki, skarpetki, bo wiecie, u nas wszyscy biegają w samych majtkach albo w samych bodach. No, także są już poubierani. Teraz wystarczy tylko, co wystarczy? Aha, poubierać ich w kurtki, Grześka wsadzić do fotelika, bo przecież go trzeba jakoś znieść z tego piętra. No i oczywiście muszę ubrać samą siebie. A, i jeszcze oczywiście trzeba wziąć prowiant na drogę. Dobrze, no to czyli jeszcze pewnie z pół godziny minie, zanim wyjdę z domu. No to tak jak powiedziałam, wybraliśmy się z chłopakami na spacer, to znaczy wzięłam ich na przejażdżkę tak naprawdę. No i teraz właśnie idziemy sobie pochodzić po lokalnym parku, parku Trzy Wzgórza. No i będziemy sobie tutaj troszeczkę spacerować. No zmuchnij sobie fajnie. Zjadłeś? Zjadłeś sobie kawałek? Tomek z uporem dmucha. Zaraz to wszystko pozjada. Bieg. Bieg musi być. Niech się dziecko wyszaleje, niech się wybiega. Przynajmniej będzie dobrze spał. Oby.
gdzie idziemy, to chodź, idziemy tutaj tą ścieżką, co? Przejdziemy się ścieżką dla biegaczy, czy dla Nordic Walking. Co zrobiłeś? Muchałem. Muchałeś? Całe zmuchałeś? Super, w końcu się udało. Coś tu się dzieje ciekawego w tym parku. Coś tu zostało posadzone. Bruno, co to jest? Jedno dziecko, jedno drzewo, lasy państwowe. To chyba są truskawki albo poziomki. Zobaczcie, w parku rosną sobie. Jest ich tu całkiem sporo. O, i tutaj też są po drugiej stronie. Zobaczcie, tutaj jest ogrom tego, cała masa. Pełno tutaj jest tych truskawek. Czy poziomek, nie wiem co to będzie. Ty też znalazłeś? Też znalazłeś? Co to są, Tomek? Co tutaj będzie rosło? Truskawki, powiedz. Truskawki. Co będzie rosło? Truskawki. Truskawki. Albo poziomki. Tutaj można przyjść normalnie na zbiory. Patrzcie, jak tego tu jest. Pełno, pełno, naprawdę. Całe mnóstwo. A zobaczcie, to chyba jest barwinek. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, tutaj są kawałek takiego skórzastego liścia i fioletowy kwiatek. O, i tu też są, zobaczcie. Tu też jest taki właśnie fioletowy. I tu są... No naprawdę, pięknie ten parku. No i cześć, wróciliśmy ze spacerku. Już jest wieczór i dzieciaczki wybierają się już powoli do spania. Grzesiu już jest brudny po jedzonku. Mamusia już też jest po jedzonku, a drugi synuś się tutaj schował pod kocykiem i udaje nam nockę. Gdzie jest Tomuś? Gdzie jesteś? Tu jesteś, Siapcia, tu! No dobra, no to my już się zbieramy powoli do spania. Na dzisiaj kończymy nagrywanie. To co zrobimy? Będziemy dalej nagrywać, jak będzie jasno? Tak? Tak. Dobrze. Cześć, mamy dzisiaj poniedziałek, jest już popołudnie, jest godzina praktycznie nie 17. I jest plan taki, żeby się wybrać znowu gdzieś się z chłopakami na spacer. Dzisiejszy dzień spędziliśmy dość aktywnie, ponieważ rano byliśmy oglądać bramy garażowe. Byliśmy również oglądać parapety w lokalnej firmie. No a teraz czekam na Tomka, aż się ogarnie i będziemy zaraz gdzieś wychodzić. Idziemy na spacer z sarenką. Tu mam sarenkę. No tak, tutaj masz sarenkę. Dałeś tej sarence już jakieś imię? Jak ona się nazywa? Ja nie wiem. Nie wiesz? Oj, jakie są piękne kwiatuszki. O, ja cię. Nie wiem, co to jest, ale jest ładne. Dobra, idziemy dalej. Ja im myślę. A, pachnie. Co, Misiu? Pachnie. Powąchasz? Powiedz mi, czy pachnie ładnie, czy nie. Pachnie. Pachnie? To dobrze. I muszę cię. Ty też będziesz wąchać? Pachnie. Pachnie dobrze. Mlekiem pachnie. Mlekiem i cukrem. Mlekiem i cukrem. Mlekiem i cukrem. No dobrze. No, a Grzesiu dzisiaj jedzie starym wózkiem, ponieważ nowy został w samochodzie, a samochód zabrał nam tatuś. I nie mamy autka. Jesteśmy dzisiaj bez auta. No idziemy sobie dalej na ten spacerek. Tym razem idziemy w stronę rynku, od parku. No i czekamy na naszego tatusia, znaczy w sensie na mojego męża, żeby przyjechał do nas rowerkiem i wtedy może Tomek się troszeczkę cieszy bardziej. A póki co? Tamcio idzie z kwiatuszkami żółtymi. To masz w Tomcio w rączce? Co ty masz? Grzesiu tutaj operuje swoją butelką ze słomką. Co chcesz zrobić? Chcesz kwiatuszki, tylko nie spadnij, aniołku. Nie spadnij mi z tej skarpy. Szybko biegniesz do autobusu? Jestem autobusem. Proszę wsiadać. Pasy zapiąć. O, czekaj, bo mama tu z Grzesia troszeczkę położyłam. Podniesiemy trochę Grzesia do góry. Bo Grzesio wcale nie śpi. Jedziemy.
Jedzie autobus. Gdzie pana podwieźć? Gdzie pana podwieźć? Do przystanku. Do przystanku. No dobra, to jedziemy do przystanku. No co ty robisz? Te szybko jeżdżą, szybko. Szybko jeżdżą, no. Ty kiedyś też będziesz szybko jeździć. Uwaga, bo będzie zaraz kaczka. Jest już środa, o ile się nie mylę, albo wtorek. Ja idę na spacer, ponieważ skręca mi wózek. Idę teraz na spacer i czekam na otwarcie sklepu, bo trzeba w końcu też jakieś zakupy zrobić. No a wyszliśmy dzisiaj wcześniej, ponieważ no Grzesiu musiał iść na badanie krwi. No i teraz idę z dwójką dzieciaków. A zobaczcie, co wyprawia Tomek. Tomek leży tutaj na... Leży sobie tak na boczku, nie wiem, z której strony go dorwać. Tomek, co ty tu robisz? Co robisz? Śpisz sobie, no świetnie. No także nie wiem, czy wymęczyłam tak dziecko, czy on po prostu tak, no, idę sobie. Przenia się widok na park Trzy Wzgórza właśnie z mostu. Jak widać, jest tutaj parking kilkupoziomowy. Tu i tu. Tam w oddali jest właśnie ten plac zabaw. O. Tutaj po lewej jest tor dla rowerów. No a po środku idzie sobie ścieżka. Idziemy, Tomcio, idziemy, chodź. Udało nam się zajść do parku o nazwie Trzy Wzgórza. No i jest naprawdę super. Cały czas pięknie świeci słońce, akurat w tym momencie lekko nam przygasło i troszeczkę się zachmurzyło. No ale jest po prostu pięknie. Na co chcesz iść, Misiu? Na piasek. Nie, Misiu, bo tam rowery jeżdżą po piasku, wiesz? Idziemy sobie potem taką ścieżką kamienną bardziej, dobra? Tak, żeśmy tam szli ostatnio taką fajną ścieżką. No i powiem wam, że jest naprawdę super, jest tak niesamowicie wiosennie. Zdjęłam tą maseczkę, bo po prostu tak mnie twarz swędzi, że po prostu mam już dość po tylu godzinach, że tak powiem, spaceru. No ale jak będą już znowu jacyś ludzie, to sobie ubiorę tą maseczkę. Czekam, aż Grzesiu uśnie, bo już długo nie spał i to już jest jego pora, żeby w końcu przespać. Ale Misiu, tam nie idziemy, bo tam jest bardzo wysoka górka. Jak ty sobie to wyobrażasz? Zobaczcie, pełno lata tych takich paproszków, w sensie dmuchawców. Pełno tego jest, ale jest tak super w tym parku dzisiaj, że ja jestem tak zachwycona. Zobaczcie, tu w parku mamy właśnie specjalne miejsce dla pszczółek i w ogóle zobaczcie, ile jest żółtych, pięknych kwiatków. No i wracamy już ze spaceru naszego. Bardzo długiego spaceru. Która godzina jest? Która jest godzina? 14. No. Od 10 na dworze. Grzeg już zaliczył już dżemkę. Także w domu będzie sekund. No, a jeszcze nie mamy nic na obiad, więc trzeba coś wymyśleć. Baba. Zabab. Ma. Ktoś już jest bardzo zmęczony, ale nie ma się co dziwić, bo naprawdę wytrzymał dzisiaj bardzo długo. Cześć! W dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Ostatnio, jak widzieliście, dość sporo spacerujemy. Myślę, że w kolejnym odcinku postaram się nagrać coś z domu, jakieś, nie wiem, domowe działania. No ale wiecie, skoro jest ładna pogoda, jest taka możliwość, to trzeba korzystać i spacerować i nabierać właśnie tej witaminy D w naturalny sposób. No cóż, no w tym odcinku żegnam się z wami i do zobaczenia już w poniedziałek. Cześć!